Cześć, witajcie w kolejnym materiale na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku wraz z moim bratem Cześć. zagramy sobie mecz Odwrócony Skład Challenge. A jeszcze jak tym utrudnieniem będzie w tym meczu, że gramy mecz bez zasad, więc jeśli wam się takie odcinki spodobają, to więcej takich challenge'y, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. A ja was zapraszam do oglądania. Dobra, już zmieniam. Też zmieniaj. Weźmy, że tu formację. Weźmiemy sobie może formację 4-4-2 weźmy. Nie, ja wolę to, bo mam na jednego napastnika przynajmniej. Ale musimy mieć takie same. O to weź. Ale trzeba. Mbappé tutaj, Becker to musimy wziąć. Tutaj. Ja mam zmieniony skład. Tu. Oczywiście Manchester City, no wiadomo. Marquinhos tu. Tu. Gueye. Jakiś obrońcę. Kehera tu trzeba tu. Dobra, o tak zrobimy. Dobra, to mamy już skład gotowy. And zaczynamy. Zaczynamy, Szymon? Zaczynamy. Troszkę głośniej, jakbyś mógł. Dobra. Dobra, to będzie śmieszny challenge, bo takiego challenge'u jeszcze nie grałem. Chyba ty też. No, ja nigdy nie grałem w ogóle challenge'u. Ja chyba... Ale takie ciekawe będzie, dość fajne takie... Przeżycie będzie, bo nigdy jakby nie grałem takich challenge'y. Myślę, że to będzie fajne. Ja grałem challenge'y, ale nie takie. Ale kurde, odwrócony skład challenge. Ja mam bramkarza na napadzie, więc. Ja mam bramkarza na pomocy. To jest bez, to albo to bez zasad jest, zapomniałem. Bez zasad równa się bez spalonu. Czyli coś co lubię, mecz bez spawnu. To chyba będzie, nie będzie trudny mecz. Wrzutki to jest ma specjalność. Ona i ma na obronie, Pog? Wrzutki to jest ma specjalność, więc... No to dobrze. Ja się nauczyłem grać z zasadami, więc teraz mi jest ciężej. Bo kiedyś grałem tylko bez zasad, teraz nauczyłem się grać z zasadami, bo to wszystkie streamy itp. Mogłem dostał. Tak to daję. Myślę, że wyjdzie. No, jak ufauluję ten... Strzelaj! Ale fart. Mam wysokich napastników. Ja mam bramkarza na napadzie, gościu. Chłopie. Ej, bramkarz. Ej, chyba nikt takich na polskim YouTubie z takiego czegoś nie nagrał. Jesteśmy pierwsi. Ktoś kiedyś... nagrał w ogóle odwrócony skład challenge? Znaczy nagrywali, ale nie w tej FIFA. Tak mi się wydaje. Ło, to jest za mocno. To jest na mojej bramce? Mbappé. Mbappé na bramce. Zobaczymy, jak sobie Mbappé radzi. Ty może kiedyś byś stanie na bramce, jak na przykład będzie bramkarz czerwoną kartkę dostanie. Znaczy, bramkarz... Ej, powinno być tak w ogóle, że jak bramkarz da czerwoną kartkę, to grają bez bramkarza albo przegrywają walkowerem. Nie, no nie powinno być tak, czemu? Właśnie tak, bo skoro zawodnik ma czerwoną kartkę, to nikt do niego wyjść nie może. Tak no, ale jakby coś z pola. A co, mój Mbappé broni. Ja chciałem go lować. Mój Mbappé jest najlepszy. Ja będę Mbappé lobował. Bo Mbappé nie ma specjalności... no raczej nie. ...grania górą. Barion woli takie... Kurde, się zerożny jeszcze. Ty czysty zrobiłem. Że każdy ślisk jest czysty, więc... No właśnie.
to będzie bramka i mamy bramkę. Kurde. Ja nie mogę przegrać na swoim odcinku. Ej, nie gadajcie, że bramka strzelnikowa. Nie, to nie, to jest obrońca. A bramka to sobie... O, De Gea, jedynka. De Gea na tak. Pog? Tu gada coś, komentator. David De Gea. David De Gea. Patrz, mój obrońca szybki jest. O, ha, chciałem powiedzieć faul. Ty, bo teraz nie mogę być bramkarzem, bo zawsze bramkarz był najszybszy, a teraz bramkarz nie jest na bramce. Ej, to mam w sumie super, bo bramkarz nigdy... O, twój bramkarz. O, jak rozgrywa piwa. Mój bramkarz jest lepszy na ataku niż mój napastnik. Nie, raczej nie. Wstawaj. Mój obrońca. Ty, baci. Ja cię wróciłem i strzeliłem. Ale asysta fajna. Asysta. O, mój obrońca. Ale mam asystę. Ty, takiego pierwszego stopnia, co nie? Baker strzelił. Pog. Jeśli chcecie, żebym nie mówił dużo słowo POG, to napiszcie potem w komentarzu. Ja wiem o tym, że mówię to miliard razy. Po prostu... No jak coś jest fajne, to czemu nie mogę się podzielić swoją opinią, że coś jest POG? Co jest? Myślę, że faul. Ja też. No to, jak nie ma zasad, no to czemu on gwizdka użył? To jest zasady... Zasady 300... Czysto. Teraz zacznę. Ja już klikam tylko i trzeba jeszcze podać. O, ale tak nie ma. Twój bramkarz to robi. No już nie. Mówisz, mój bramkarz jest na napadzie lepszy niż mój napastnik. W ogóle mój napastnik jest na bramce lepszy niż mój bramkarz. Nie. Nie gram w to. Mój obrońca, to jest śmieszny challenge. A to było dobre podanie. To ja mogę teraz, jakbym był zawodnikiem w prawdziwym życiu, to po to takiego zawodnika, bejsbolem w łeb. Ty, ja go kosza, chłop biegnie dalej normalnie. No kur. Chłop tam nogę na 5 km w górę na bierze. A chcecie taki inny, taki sam challenge, tylko innymi biegał. Drużynami, to wiecie co robić? Ale jakoś bym nie biegał. Prowadzący nigdy nie przegrywa. To jest dobra zasada. No i przegram. Nie! To jest mój druga taka bramka, jak kiedyś grałem jeszcze moim bratem. To znowu tak, to też tak strzeliłem. A czemu on się cieszy, jak mój bramkarz strzelił? A to mój bramkarz powinien się cieszyć. Nie, bo Mbappé, bo przecież on jest napastnikiem i... Nie, chciał gola strzelić po prostu. Rozumiem, że Mbappé lubi strzelić bramki, ale aż tak. No mój bramkarz. Chłopie, mój bramkarz przewrócił się jakoś. Mój bramkarz jest lepszy na ataku niż Mbappé. Nie, aż tak to nie. Chodź tutaj. Jak nie skończył? Ja teraz mogę Mbappé, bo on jest na napadzie, więc mogę go teraz zmiechać. Po co się dzieje w ogóle? A, jednak nie. O, biegnij, Edek! Myślałem, że tego nie trafię. Kurde, mój błąd. Sam sobie... Jak się cieszy. Jak się człowiek cieszy, to się diabeł mnie cieszy. Ale tutaj patrz, tym ślizgiem prawie wyjąłem to, co nie? Tylko milimetry. Dekametr. O, nadesłownictwo. Takie rzeczy powinno się w szkole uczyć. Dekametrów. No mój brat, jaki mój pap, mój bramkarz, jaki wolny jest. Jeszcze bym się bramkarza. Jakby była bramkarza, to bym się za kurde zabił.
Dekametr. Wiecie, że istnieje coś jak dekametry? Nie wiem, czy coś. Deka to masa, metry to długość. A, pokrząg? No pokrząg. Macie kosza, chłop. Ja myślałem, że to będzie poprzeczkę. Chyba to będzie pogrom. Nie chcę piątki stracić, proszę. Jeszcze w tym meczu może się wszystko zdarzyć. Nie. Tylko, że ja swojego najlepszego wprowadziłem na... Ramkę, żeby aż tak być. Znaczy ja totalnie zrobiłem odwrócony skład challenge, a ty tak do końca nie wziąłeś odwrócony skład challenge. Mój bramkarz nie umie robić bramkę. Mój bramkarz tylko umie bać piłkę, a nie kopać. Twój bramkarz umie kopać, ale nie bramkę. Mój bramkarz ma wylew. Bo bramkarz jest na bramce i on zazwyczaj wykopuje z bramki, albo kopie, albo jak się odwróci w drugą stronę, to po prostu kopie. Jest. Jak? Jeszcze mogę to wygrać, znaczy zremisować co chociaż. Bo to będzie ciekawe. Kiedy bierzemy dogrywkę jak coś. Chłop, to mnie obrońcą swoim jedzie. Kurwa. Obrońcą pojawiają ci każdego. Ej, ale twój bramkarz jest w sumie dobry do kibania. Więc jakby wyszedł tak samo sam. O kurwa. A. Jezu. No jak on dostrzelił? Mój bramkarz jest... Fajny bardzo. Zjeba. Fajny. Zjeba fajny. No kurwa, na faul, no! Bramkarza mi sfaulował! No bramkarza mi sfaulował, no. A zrób do koszeta. Zrób do koszeta. No zrób do koszeta. Nie umiem. Mbappé się daje zro... Wiem, ale ja nie umiem. O, nie znaczy. Wygrałam. Nie wiem, no kurwa. Kur. Dogrywka? Czy za to bramka? Park... Parc de Prince. Podeszka dance, podeszka dance, podeszka dance, podeszka dance, podeszka dance, podeszka dance. A nie, to nie ten challenge. Jak oni kupa się w nogach nie mają? Bo i taką, mają taką padaczkę, stoi na pustą bramkę normalnie. Jak wiecha! Ciszej troszkę. Ty ślizgiel. Jakbyś na mnie odebrał piłkę, to byś może golem miał. Neymara zmieniłem. No ja jestem debilem. Trzeba to zobaczyć, to jest takie piękne. Ciszej troszkę. Mój bramka strzelił bramkę. No, fajnie zasłoniło nam. To było takie coś, zabrał, podał. Tak szczerze, to ci chyba... Wiesz, że ja ci dałem. Bramka strzelił. A gdzie jeszcze ci dałem? Niego. No, jakbym ci nie dał, bo to bym już dawno wygrywał. No, na pewno. Dołożmy się. Jeszcze do połowa. No to teraz wygram z to. Ja nie chcę, żebyś się rage'ował. Może bramka hat-tricka strzeli? Może. bramka strzeli jest najlepszy zawodnik w sezonie. Wypiję! Aha, walnąłem na całą siłę i... Kurde, ledwo waliło na 15 metrów. Pochczam. Pajdarz, strzelam gola. Ale chyba ja to bardziej ja ci strzelam niż ty.
O sędziego fauluje. Ojej, jaki padacz kadens. Kurde, nie zdążyłem podać. Mam 7 minut. No i po co markuje strzał? Po co? Po co i teraz tak głupota przegram przez to? Nie? Jakim przerwie? No w łeb dam. Nie! Powinien być gol. Nie. Dobra, jeśli wam się film podobał, strzelcie łapkę w górę, oglądajcie filmy na bieżąco. Napiszcie, jaki odcinek chcecie kolejny, jaki challenge. Ja się zamierzam.